Obchodzony co roku Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa to doskonały przykład tego, że warto walczyć z uprzedzeniami w każdej dziedzinie życia. Przykładem tego, jak skutecznie przełamywać społeczną stygmatyzację, jest postawa Bartka Królika. Muzyka niegdyś związanego z zespołem Sisters, którego córka Jagoda urodziła się właśnie z zespołem Downa. Mimo otrzymania informacji o niepełnosprawności jeszcze w trakcie ciąży i początkowych rozważań na temat ewentualnej aborcji, ojciec jest wyjątkowo dumny ze swojej pociechy, a narodziny Jagody sprawiły, że jego podejście do świata diametralnie się zmieniło. Mimo kryzysu w życiu prywatnym, Bartek Królik i jego żona doskonale spisują się jako rodzice małej Jagody. A z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa postanowili podzielić się ze światem swoim szczęściem. Muzyk opublikował na Instagramie poruszające zdjęcie z córką, które opatrzył podpisem: "Dziś Światowy Dzień tej Pani". Jego obserwujący szybko ruszyli z komplementami i wyrazami uznania za to, że nie poddał się w kryzysowym momencie i otoczył Jagodę opieką i prawdziwym, ojcowskim uczuciem. "Cudna jest ta pani, piękna, uśmiechnięta dziewczynka. Widać, że emanuje miłością. Świętuję i wspieram, jesteście super", to tylko niektóre z opinii, które pojawiły się pod jego zdjęciem. Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa obchodzony jest 21 marca i jego celem jest zwrócenie uwagi na stygmatyzację i uprzedzenia, z jakimi wciąż często spotykają się osoby niepełnosprawne. Niestety z tym typem niepełnosprawności wciąż wiąże się wiele krzywdzących stereotypów, które udowadniają, że jako społeczeństwo nadal mamy wiele do zrobienia w temacie równego traktowania. Tego dnia w ramach solidarności z osobami z zespołem Downa zakłada się kolorowe skarpetki, często nie do pary, co ma symbolizować tolerancję i niedopasowanie społeczne oraz genotypowe. Zobaczcie zdjęcie, które opublikowali w sieci Bartek Królik z córką.